Mateusz Don Diego Kubiszyn. Cześć, zapraszam. Ładnie się skleiło. Zobaczymy, ile wniesie na wagę. Z samego zbicia piątki mogę powiedzieć, że naprawdę mocna, ale doskonale też wiemy, że Denis z tego słynie, że za każdym razem po zbiciu piątki ręka odpada. Zobaczymy, ile tej siły takiej przełożonej na ciosy będzie jutro w klatce. A tymczasem 96-300. 96-300, tyle wniesie Don Diego. No i zobaczymy, jak to się przełoży na tę siłę użytkową. Ale zanim odejdziesz, jeszcze szybkie pytanko. Denis oczywiście bardzo często mówi o zasadach. Zawsze chodzi o zasady. Jakimi zasadami w życiu ty się kierujesz? Kurczę, no kieruję się takimi zasadami, jakimi prawdziwy człowiek, każdy normalny facet się zajmuje, tak? Czyli po prostu dbać o swoją rodzinę, o swoich bliskich. No i w sumie chyba tyle, nie? To takie najważniejsze rzeczy, nie? No, no ciężko tutaj stwierdzić, wymienić po kolei raz, dwa, trzy. No po prostu, być normalny. Okej, okay, no i drugie pytanie, myślę, że też bardzo ważne. Zagościłeś się, zadomowiłeś się w świecie freakfightów, ludzie cię polubili, jesteś bardzo teraz popularny. Czy masz zamiar zostać w tym świecie, czy możemy się spodziewać kolejnych walk właśnie w takich freakfightowych federacjach? Co? Fajnie, dziękuję wam, że spodobała się wam moja obecność tutaj i chciałbym tutaj zostać. Ale no jak najbardziej chcę promować wartości sportowe, tak? No ja przede wszystkim chcę działać w boksie zawodowym, też gromda, walki na gołe pięści, ale również high league i freak fighty, bo naprawdę dobrze się tu czuję. To nie możemy się doczekać w takim razie wszystkich twoich kolejnych walk, ale ta najważniejsza dla nas wszystkich już jutro. A tymczasem zapraszamy jego rywala, oczywiście jedyny niepowtarzalny Denis Bad Boy Załęcki. Wiedziałem. Oni sobie tutaj urządzili mały konkurs, kto pierwszy Pawłowskiemu rękę złamie. No, spodziewam się, że Denis wniesie na wagę odrobinkę więcej. Zobaczymy, ile to będzie już w tym momencie. 103,900. A więc około 7 kg różnicy. Zobaczymy, czy ta różnica wagi przeniesie się na przewagę w klatce. Denis, pytanie troszkę takie podgryzające. Sytuacja ze świata gamingu. Grasz sobie w FIFA, grasz sobie w CSK. Jest taka sytuacja, że ktoś sobie właśnie pyka i został oszukany, został oskamowany, ktoś tam zaczytował i ta osoba zgłasza tego oszusta. Czy to się podpisuje pod bycie e-konfidentem? Wiesz co, skończmy już pierdolić o głupotach, weźmy sprawę w kąt swoje ręce i się napierdalajmy już. Koniec pierdolenia, czas na walkę. Dobrze, ja nie mam zamiaru się z tobą napierdalać, ale jest ktoś, kto zrobi to bardzo chętnie, więc w tym momencie spotkajcie się face to face. Panowie, po raz ostatni, przed jutrem. Panowie, spokojnie. No jeszcze, spokojnie, zostaw go. Ale co nie powiem, spokojnie. Panowie, trzymajcie ich. Trzymajcie ich! Trzymajcie ich. Jak widzimy, emocje są bardzo, bardzo, bardzo duże. Panowie spotkają się już jutro w klatce. No i widzimy, że naprawdę tu będą grzmoty, więc dziękujemy serdecznie. Don Diego, Denis, już jutro. High League 3. O! Zostaw go!